Jesteśmy, proszę Państwa, na Jagiellońskiej. Tutaj przede mną po drugiej stronie aquapark. A my teraz skręcamy sobie tutaj w górę. O, skręcamy w ulicę Wierchową. Idziemy tym zawijasem do góry. To jest, proszę Państwa, moja kolejna propozycja na spacer szybki, ale już bardziej intensywny niż Dolina Białego. Ale nadal wychodząc od naszego, z naszego kompleksu, gdybyście się naprawdę pośpieszyli, to cały ten spacer zajmie Wam, myślę, godzinkę. Już z podziwianiem widoków i z wrzucaniem fotek na Facebook. Tutaj zawsze jest pusto. Nie trzeba iść chodnikiem. Można iść tutaj asfaltem, jak widzicie. A ja sobie to dzisiaj wykorzystam jako aktywność fizyczną. A takie aktywności staram się robić codziennie. Dzisiaj nie wyszedłem z psem, wiadomo. Więc idę sobie na Antałówkę. I Wam też polecam ten spacer. Tu mijamy hotel nowy Radisson, a tam na górze opuszczony piękny budynek jakiegoś uzdrowiska. Już nie pamiętam, co to było dokładnie, tak czy siak położenie ma cudowne i jest w dobrym stanie nadal, nie sypie się. Atakujemy. Gdyby nie pogoda, to tutaj moglibyście podziwiać góry. No ale dzisiaj, z uwagi na takie opady, sorry Gregory, tych widoków nie ma. Coś tam się rysuje przez te chmury, ale bardziej trzeba sobie to wyobrażać. Tutaj ośrodek Geowita. Nieczynny już, jak widzicie. Jest w trakcie remontu, tak mi się wydaje, wnioskując po tych płytach. Widok też mają, cudny. A my tu atakujemy dalej. Zastanawiam się, po co to było odśnieżane, ale chyba chodziło o dojazd kogoś, kto zdaje się tutaj dojeżdża do tego ośrodka. I go może pilnuje. Ale my ten ośrodek mijamy z prawej i wchodzimy tutaj w las. Jakiś samochód tutaj stoi. Jest wprawdzie otwarte, ale nie będę niepokoił. Chociaż kusi, nie powiem. I tutaj teraz podejście bardziej strome. Tutaj też nagrodą byłyby widoki, ale dzisiaj tych widoków oczywiście nie będzie. No, nagrodą będzie satysfakcja, że się weszło w odpowiednim tempie i poprawiło się stan zdrowia. Tutaj kiedyś był czynny mały stok narciarski. Może ktoś z Państwa korzystał z tego stoku. I tu już po prawej powinny być widoczne góry, no ale niestety dzisiaj dupa blada, nie będzie. Co chyba też można potraktować jako dobrą alternatywę dla wszystkich obleganych w Zakopanem górek saneczkowych. Bo zdaje się, już niejedne sanki zjeżdżały. W lewo też można sobie zrobić straskę spacerową i zejść przy dworcu PKP. Coś tam nam już się wyłania, ale i tak jest kiepsko. A nie, jednak coś będzie widać. Rewelacji może nie ma. Nosal.
tak, skocznie. No i tak, trochę się zasapałem, bo sobie narzuciłem dość szybkie tempo, żeby się styrać. Ale tak jak wam mówiłem, tutaj można szybko dojść z naszego kompleksu, zrobić sobie taki właśnie spacer tyrający i powrót. Szybki powrót. Śnieg tu na górze, jak widzicie, dość głęboki. A nawet dzisiaj coś tam widać. Po drugiej stronie maszt, gubałówki. Sypie dalej. Rewelacja. Takich zim w Zakopanem tutaj wszystkim nam trzeba. Tutaj Nosel jeszcze zbliżonko, a pod nim tam willa pod Jedlami. Pierwsza albo jedna z pierwszych takich dużych willi zaprojektowanych przez, o Boże, Witkiewicza, ale nie Witkacego. Dzień dobry Państwu. Siema z Antałówki. Może nie są najlepsze, ale sypie i jest na minusie, zarobiście. Teraz szybki powrót w dół, ale zobaczcie, o kurde, ile tu jest śniegu, ja pierdzie, ja, no kurde, po kolana, czado. Chyba jakaś kotłownia była. Ale wielki. I już tą samą trasą schodzimy w dół. Śnieg sypie, widzicie. Dalej. No zarąbiście. Teraz wrócimy sobie już nie przez dworzec, tylko po
pokażę Wam skrót do ulicy Sienkiewicza. Trzeba skręcić za policją. Za policją w lewo. Ale to zaraz Wam wszystko pokażę. I tu skręcamy w lewo. Pod zakaz. I dochodzimy do dwóch ośrodków. Jaskółka i Świerk. Skręcamy w lewo, tak żeby wejść między nie. I zaraz przechodzimy przez potok i będziemy na ulicy Sienkiewicza, którą skręcimy w prawo. Już jesteśmy przy potoku tutaj. Sienkiewicza, skręcamy w nią w prawo, idziemy w dół, wzdłuż potoku i ten potok doprowadzi Was do naszego kompleksu.